Witam wszystkich dzisiaj w takim nietypowym miejscu. To jest to miejsce jest kilometr od mojego domu. Tu będzie przebiegała droga szybkiego ruchu Via Baltica. Czyli droga szybkiego ruchu. No każdy wie, jak już to wygląda, prawie autostrada, tylko że niepłatna. Wiadomo, tu zostało teraz w styczniu, w lutym wycięte te pasy drewna, drzewa, zostało wszystko to powycinane i niedługo ma przyjść tutaj sprzęt robić porządek. Chodząc tu po tych lasach, bo wiecie, lubię sobie połazić, popatrzyłem, tu leży naprawdę multum drzewa, multum, które pójdzie już... Leśniczy powiedział do mnie, że on nie wie, co tam potem oni tu robią, jego to już zupełnie nie interesuje. To jest teren lasów, więc rozmawiałem z leśniczym przedwczoraj. No i się okazało, że powiedział mi, że mogę sobie robić tutaj drzewo na opał, na co tam chcę. Liczone to jest już jako gałęziówka po niecałe 40 zł za metr sześcienny. Metr sześcienny takich jak gdyby gałęzi, ale wam zaraz pokażę, jakie to gałęzie. To jest 4 metry przestrzenne, czyli dość dużo. Ja mam porobione też takie już kubki, gromadki, więc pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Pokażę wam też, jak wyglądają tutaj te właśnie już jak gdyby gałęziówka. To jest takie drzewo rosło, ścięte od dołu tylko i przewrócone leży. Pokażę wam też to mniej więcej, jak tak wygląda tutaj ta cała okolica. Czyli to nie jest jak gdyby gałąź, to jest główny ten pień drzewa, tylko ścięty od dołu i zostawiony, jako że jest już za cienki i do niczego to się jak gdyby nie nadaje. Robić i sprzedawać na opał się nie opłaca dla lasów państwowych. Zdarzają się też tutaj takie piękne klocki na przykład. To wszystko już jest jako gałęziówki. Niektóre są już nawet bez gałęzi, po prostu nie zostały zabrane. A niektóre trzeba tam trochę poobcinać gałęziami czy tam piłą przyciąć. Ja jak porozmawiałem właśnie z leśniczym, to stwierdził, że mogę tutaj sobie robić co chcę, składać na gromady. Później on przyjedzie, to pomierzy, oceni ile tam tych metrów jest. Ja zapłacę, dostaję dzień tam na wywóz tego. Nie ma tak, że możemy 2 tygodnie wywozić, tylko w ciągu dnia powiedzmy. I mam to wywieźć, zabrać sobie do domu. Ja robiłem tutaj 3 godziny wczoraj, 3 godziny dzisiaj, czyli razem 6 godzin pracy. Zaraz wam pokażę, ile przyszykowałem drewna, tego drzewa. Tutaj jeszcze wam też pokażę, jak to wszystko wygląda miejscami, bo tu po prostu były takie dlaczego ja w ogóle te drzewo chcę wziąć? Bo tu w większości, 90% to jest dębina. A dębina do kominka, wiecie, że coś pięknego. A trochę jest klonu. Klon też jest bardzo dobrym drewnem do kominka. Więc co, nie będę tu za długo wam marudził. W każdym razie dostałem zgodę, mogłem sobie przyszykować. Teraz będę czekał po niedzieli, zostanie to pomierzone. Zapłacę ile tam będzie. To nie będą jakieś duże pieniądze. No oczywiście moja praca, no, trzeba by było policzyć. To wtedy automatycznie ta cena jak gdyby jest wyższa. Ale ja nie liczę swojej pracy, bo i tak bym coś tam się dłubał, albo siedział, albo telewizję oglądał, albo piwo pił na przykład na ogródku, bo już trochę w jednym miejscu trawa się fajnie zazieleniła. Więc przyjechaliśmy tu z bratem, 6 godzin roboty, za chwilę wam pokażę, jak to wygląda tutaj, tam daleko, pewnie nie wiem, czy jeszcze widać, są też gromady takiego dużego drzewa pościągane, to dłużyce będą zabierały, czyli te samochody takie specjalne, przystosowane do drzewa. Lasy państwowe, bo to jest akurat teren lasów państwowych, był teraz tam, nie wiem, kto to będzie administratorem tego, zabrały tylko te takie najgrubsze, najlepsze drzewo, a wszystko takie cieńsze, powiedzmy takie gdzieś grubości od ziemi, zostało to zwalone i leży. Pokażę wam też fajne tutaj miejsce zaraz za mną, konwalie, które tutaj były, które są też, no niestety za, nie wiem, za 2 tygodnie, za miesiąc tu wjadą buldożery i to wszystko zniszczą. No niestety tak się to dzieje, urbanizacja postępuje, no chcemy mieć coraz lepsze drogi i jest jak jest, także co, no pokażę wam tutaj jeszcze później, na chwilę pójdziemy do tych gromadek moich, drewna, którego narobiłem, tego drzewa, nie wiem, zawsze się mylę, czy to drewno, czy to drzewo, także co, pokażę wam te fajne konwalie, a później jeszcze pójdziemy na chwilę do efektów mojej pracy.
Tam w oddali widać te drzewo, które jest składowane do sprzedaży przez lasy. Tam jest też droga asfaltowa. Ta nowa będzie miejscami z nią się mijała albo będzie leciała po starej. No tak jak w większości, każdy kto widział jak drogi się robi, to mniej więcej tak to tu wygląda. A tutaj mamy jeszcze właśnie, tam wam obiecałem pokazać takie miejsce, gdzie są konwalie. No niestety wszystko to pójdzie do wyrzucenia. Ja kilka zabiorę do siebie na ogródek, ale to tak też wiecie, konwalia ogólnie jest pod ochroną i w innych miejscach nie można brać. Ja stąd trochę wezmę, że ze względu tylko na to, że właśnie to wszystko i tak będzie tutaj przewalone i zawalone. A tak jeszcze pokażę wam, jak wygląda taki teren z właśnie tym drzewem, które pozostawało. Tutaj, tak jak wam mówiłem, większość to wszystko jest dębina i to naprawdę fajne, takie grube klocki. Oczywiście to są tylko takie zagajniki dębowe były, to nie jest całość, bo w innych miejscach nie było nic, albo była jakaś sosna, czy tam świerk mały rósł, tak jak tam widać, takie zielone, to też świerczyna jest i tam są świerczki małe pocięte, ale tego drzewa tutaj było bardzo dużo. Tu już żeśmy troszkę przebrali tą stronę, zaraz pójdziemy do materiału, który już jest przyszykowany do odbioru. I co? Tutaj właśnie jesteśmy przy takiej gromadce złożonego już drzewa. Jak widzicie, ładna średnica. Takie coś na pół, potem tylko na klocek i na pół i do pieca, czy do kominka. Tamte cieńsze z tyłu to tylko się potnie i będzie ok. Tam troszkę dalej widać następną gromadkę. Nie wiem dokładnie ile to jest metrów, bo ja to nie umiem przeliczać. Tu brat mówi, że na tej gromadce powinien być metr sześcienny, może być trochę więcej, na tamtym koło metra. Czyli to jest takie dwie gromadki drzewa, tak jak widzicie, nie wiem czy widać, to jest prawie dotąd dla mnie. I tutaj jest 1,5 metra, po długości jest jakieś 4 metry, także tutaj pewnie nawet więcej jak metr sześcienny będzie. Bo jakby mówiłem, liczone to jest jako metry przestrzenne. Tak gałęziówkę się po prostu liczy, bo nie wypełnia. Grube się liczy inaczej, a to się liczy inaczej. To przyjedzie tutaj fachman leśniczy i to wszystko wyliczy. Ale mi się rymnęło, co nie? No i naprawdę, no szkoda było takiego drzewa zostawić, żeby to poszło w zmarnowanie. Ja wam szczerze powiem, że nie wiem, co potem ta firma, która przyjeżdża z tym robi. Czy oni to mielą na jakieś zrębki i wywożą. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, więc nie będę tutaj zmyślał. Także widzicie, naprawdę niektóre są fajne takie i to wszystko jest dębina, wszystko dębina. Troszkę tylko klonu się zdarza, ale klon, tak jak wam też mówiłem, jest bardzo fajnym materiałem do opalania, czyli dobrym drewnem już takim. I co? I to taka dzisiaj wstawka krótka. Także no, jak dla mnie to by starczyło to na pewnie na 5 lat. Brat mówi na przykład, bo mi pomagał, we dwóch żeśmy to robili, że jemu takie 3 gromadki, które tu mamy zrobione, by starczyło na całą zimę. On ma tam ogrzewanie piecowe jeszcze, to stary budynek po niemiecki, więc on tam normalnie ma jeszcze takie kaflowe piece, płytę kaflową i mówi, że na jemu to by starczyło na całą zimę. Spokojnie. Mam nadzieję, że koszt takiego całego tutaj, co żeśmy przyszkowali, nie przekroczy 200 zł. No tak myślę, bo to będzie jakieś 3, może 4 metry. Za 4 metry zapłacę, czyli 160 zł. Jeśli zapłacę trochę więcej, to też nie ma problemu. Jak mniej, to będzie fajniej. No ale będę miał święty spokój, będzie to drzewo mogło spokojnie u mnie leżeć w jakimś tam sztaplu, czy jak to się tam nazywa fachowo. I niech sobie dosycha. Ono jest i tak już lekko przesuszone, bo tutaj leżało ze 3-4 miesiące pewnie. Więc już jest lekko takie suchsze. No i co? I tyle na dzisiaj. No tak dla mnie to fajnie, że mogłem trochę tutaj jeszcze z tego, co miało być już na zmarnowanie moim zdaniem, jak gdyby odzyskać trochę materiału. Czy to się opłaca? No nie wiem. No licząc tutaj, jak mówiłem już chyba wam wcześniej, jeśli policzyć te wszystkie robociznę i ten koszt, to może się nie opłaca. Dla jednego powie, że a ja kupię za 200 zł metr sześcienny już porąbany i będę, czy tam przestrzenny, nie wiem jak oni to potem to liczą, i będę miał też na zimę, no na zimę metr to pewnie nie starczy, ale ze 2 czy tam z 5, zależy kto ile w kominku dopala, to by się pewnie starczyło. No ale 5 metrów po 2 to jest 1000 zł, a ja tu mam spokojnie przestrzennych to mam pewnie jakieś około 10 metrów na pewno, z 15 nawet może metrów, bo wiecie, ja ci wam powiem szczerze, że nie umiem tego liczyć. Przyjedzie leśnik, więc to przeliczy i tyle ile powie, za tyle się zapłaci.
I co, no? Także dzisiaj krótka wstawka, taka nie z domu, nie z budowy tamtego ogródka, ani coś tam. I na razie trzymajcie się, fajnie jest. Ja jestem naprawdę zadowolony, że udało mi się takiego drzewa trochę zdobyć i wszystko legalnie, nie tam, że miałem kombinować dwa pienieczki czy trzy pienieczki, gdzieś jeździć szukać, czy tam zamawiać gdzieś od kogoś. Powiem wam, że jestem po prostu zadowolony naprawdę, że udało mi się tutaj tego drzewa trochę zdobyć, które i tak poszłoby jakby moim zdaniem w śmieci.